Agnieszka Chylińska nie miała wyjścia, uwielbiana wokalistka musiała podjąć ostateczną decyzję. To bardzo smutna informacja dla fanów gwiazdy. Agnieszka Chylińska nie mogła postąpić inaczej, gwiazda wydała oficjalne oświadczenie. Jej ostateczna decyzja bardzo poruszyła fanów, to dla nich niezwykle smutna informacja. Wielbiciele są zaniepokojeni, zastanawiają się, co dalej. Agnieszka Chylińska podjęła decyzję 14 marca 2020 roku. Miał się odbyć koncert Agnieszki Chylińskiej w Zielonej Górze, w ramach trasy Warto było szaleć tak, która jest celebracją 25 lat pracy gwiazdy na scenie. Niestety, fani charyzmatycznej wokalistki nie doczekają się marcowego występu. Gwiazda została zmuszona do podjęcia ostatecznej decyzji. Na jej Instagramie pojawiło się oficjalne oświadczenie. Uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy już pismo z ramienia prezydenta miasta Zielona Góra, z którego wynika, że planowany na dzień 14 marca 2020 roku w CRS w Zielonej Górze koncert Agnieszki Chylińskiej w ramach jubileuszowej trasy koncertowej Warto było szaleć tak zostanie przeniesiony na dzień 17 kwietnia 2020 r. Można przeczytać w oświadczeniu na Instagramie gwiazdy. Agnieszka Chylińska musi przełożyć koncert w Zielonej Górze. Władze miasta podjęły decyzję o tymczasowej rezygnacji z organizowania imprez sportowych i kulturalnych o charakterze masowym w związku z zagrożeniem chorobowym. W ciągu najbliższych dni nie będzie przedstawień w lubuskim teatrze, odwołano również koncerty w Filharmonii Zielonogórskiej. Zaplanowany na Dzień Kobiety koncert muzyki filmowej w Mosir został przeniesiony na 28 marca. Anulowano również Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, które miały rozpocząć się w minioną sobotę. Dzisiaj grzeje, 1. Wybuch w centralnej Polsce. Są ofiary śmiertelne 2. Córka Komorowskiego zarabiała za granicą. Po latach wyszło jak, nikt nie miał pojęcia, fani Agnieszki Chylińskiej są zawiedzeni decyzją władz miasta, jednak jest to podyktowane troską o zdrowie publiczne. Wielbiciele z całej Polski zastanawiają się, czy reszta koncertów zaplanowanych w ramach jubileuszowej trasy odbędzie się według harmonogramu. Na razie nie ma informacji o kolejnych odwołanych wydarzeniach. Pytacie o inne miasta, pracujemy ściśle ze wszystkimi służbami, wprowadzamy najwyższe procedury bezpieczeństwa i prewencji naznaczone indywidualnie przez wojewodów. Pozdrawiamy, odpisał zatroskanym fanom management artystki. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na Google News.